Witam wszystkich. Dzisiaj kilka słów o bojownikach, czyli rybach, które no, mają potężne miejsce w naszych akwariach ze względu na swój wygląd, ze względu na tą legendę o bojownikach i są bardzo popularnymi rybami o naprawdę fajnych wymaganiach i no, wystarczy spojrzeć na wygląd, jakie one są. Ale po kolei. Naturalnie pochodzą z Azji, żyją tam w rzekach, na polach ryżowych, w rozlewiskach i chociaż dzisiaj mówimy o tych rybach hodowlanych, tych, które posiadają ten fenomenalny wygląd, oczywiście w większości powstały wskutek ludzkiej działalności, to jednak musimy pamiętać, że o ile w akwariach naszych mają dużo miejsca, jest ich dużo, to w środowisku naturalnym niestety nad bojownikami wisi zagrożenie wyginięcia. Warunki, w jakich żyją, jakość tej wody, zanieczyszczenia, siedliska, to jest wszystko tak mocno zagrożone, że niestety niedługo bojowniki będziemy mogli oglądać tylko i wyłącznie w akwariach. Dlaczego bojownik? Skąd ta nazwa? Ponieważ są to ryby bardzo agresywne. Ten charakter jest bardzo agresywny, atakują inne ryby, bronią swojego terytorium. Dlatego, żeby dzieliły akwarium z innymi rybami, jest potrzebna bardzo duża uwaga w wyborze tych innych ryb. Oczywiście dodatkowe, na przykład kryjówki, roślinność, ale jak zawsze odpowiednie ryby, tak żeby ten bojownik nie sprawiał nam zbyt dużych problemów. Żyją około 2 lat, żyją w wodach ubogich w tlen dzięki narządowi zwanemu labiryntem. Labirynt. Narząd błonnikowy. Mogą dzięki niemu oddychać powietrzem atmosferycznym. Ale pamiętajmy, wiele osób uważa, że nie powinno być filtra napowietrzania, jednak lepiej jak on jest. Żeby ten komfort, to życie tych ryb było jak najlepsze. Temperatura wody około 26 stopni jako taka optymalna, nie mniej niż 20 stopni. Ponieważ w niższych temperaturach, co oczywiste, no te ryby bardzo źle się czują. W środowisku naturalnym są to ryby drapieżne, mięsożerne i to karmienie ich też jest bardzo ważne. Oczywiście istnieje szereg karm przeznaczonych dla tych ryb. Poszukajmy, na pewno znajdziemy. Jeśli chodzi o rozród, samiec buduje gniazdo na powierzchni wody zbudowane z piany wytworzonej ze śliny. Po tarle samiec opiekuje się gniazdem. Musimy pamiętać, że to tarło, te jajeczka, ten samiec je zbiera, przenosi do tego gniazda, opiekuje się tym nowym narybkiem, jednak ten młody narybek z biegiem czasu jest coraz mniej przez niego brany pod uwagę, no i w końcu się to kończy. Po tarle też pamiętajmy, żeby samica mogła mieć możliwość ukrycia się albo ją najlepiej odłowić, dać gdzieś w inne miejsce, no ponieważ samiec może wykazywać dosyć agresywny stosunek do niej, wręcz ją zabić. Co ciekawe, w specyficznych niektórych warunkach mogą zmienić płeć. Ryba bardzo ciekawa. Ze względu na to, że jest rybą hodowlaną, ludzie krzyżowali, dbali o to, powstała cała masa wersji kolorystycznych, wersji wyglądowych. Naprawdę każdy chyba zna bojownika. Pamiętajmy, że to samce są tymi ładniej wyglądającymi rybami. Samice są bardziej takie monotematyczne, chociaż to złe słowo, ale tego wyglądu nie mają tak imponującego. I jeszcze jedna kwestia. Samce terytorialne potrafią z sobą walczyć. Hodowanie 2 samców w jednym akwarium to nie zawsze jest dobry pomysł. Najczęściej nie jest. A słyszałem o takich opiniach, żeby samiec dobrze wyglądał, należy postawić na przykład 2 akwaria obok siebie, żeby na siebie patrzyły. Jednak to może wywołać tak wysoki stres, że ten długość ich życia może się diametralnie skrócić. Więc lepiej tego nie robić, żeby na siebie po prostu nie musiały patrzeć. A tak, to ryba bardzo fajna, polecenia, godna polecenia. Pamiętajmy tylko, że nie trzymajmy ich w kuli, tylko w zwykłym akwarium. Zapewnijmy im odpowiednią warunki życia. Do tego pamiętajmy o tym, że współistnienie z innymi rybami, oczywiście tak, ale na pewnych warunkach musimy pamiętać, żeby wybór tych innych ryb
No był taki jak trzeba, no i ten fenomenalny wygląd, a tak to ryba naprawdę fajna, nie sprawiająca jakichś wielkich problemów. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia ponownie.